Odcinek 13. Świnie na wakacjach. Nie możecie zabrać aż tyle. Ale musimy. Ha, ha. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. Mama świnka pakuje na wyjazd bardzo dużą walizkę. Ojej! Nawet nie wiedziałem, że mamy tyle śmieci. Będą ci one potrzebne? Nie zadawaj mi tego pytania. Od razu ci mówię, nie zadawaj mi tego pytania. Odpowiedź brzmi nie, no jest to oczywiste. No, odpowiedź brzmi nie. I wiesz, że przegiąłeś. Wiesz, że przegiąłeś. Women. Hej, wolisz skakać w błocie, czy rzucać błotem w przechodniów? Nie, wyjeżdżamy na wakacje. Ty wiesz, ile ja tu szłam? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś wcześniej? Nie wiem. Bruh. O, babcia i dziadek. Co was sprowadza? Mnie tu sprowadził GPS. Nie p***aj mnie, dobrze? Zjemy, to znaczy chciałam powiedzieć, zajmiemy się twoją rybką Goldie. Jest Goldie. Tylko nie przekarm jej, babciu. Dobrze, dobrze. No ale ja posłucham. To jest pan Byk i jego taksówka. Zawiezie rodzinę Pepy na lotnisko. Widzę, że kolega Spaślak dalej nie jest w formie. Daj to, to nie może być takie ciężkie. Jednak ciężkie niczym kebab na żołądku. Niech zgadnę, walizka żony, która bierze dużo niepotrzebnych rzeczy. Od razu ci mówię, nie zadawaj mi tego pytania. Na powodzenia. Z walizką, wahahahahaha. Poproszę bilety. Proszę. Bagaż? Jest, ale chyba trochę za ciężki. Jestem hardcore. Było tam coś cennego? Nie zadawaj mi tego pytania. Było tam coś cennego? Było tam coś cennego? Nie. Proszę tutaj położyć bagaż. Zobacz! Nie wykryli narkotyków, które schowałam w środku misia. Narkotyki. Nie słyszeliście nic o narkotykach. To samolot, który zabierze Pepę i jej rodzinę na wakacje. Słuchaj, grubasie, zaklepuję miejsce przy oknie. Oczywiście, Pepo. George, zachowuj się. This is your captain Abdullah Yusuf speaking. I thank you again for choosing Air Somalia. Information about the flight, the toilet is not working, and we have two tourists sitting in first class. For the flight attendant, we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. Sit back and enjoy your flight, and thank you for choosing Air Somalia. Jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie. Nie słyszałem. Tak jest, kapitanie. O! Czy szynka Pepa przeżyje lot somalijskimi liniami lotniczymi? Dowiecie się w następnym odcinku. Ciąg dalszy nastąpi.